czadowe, dotarliśmy, rowery są świetne, dotarliśmy do takich dmuchańców, Mikołaj tam robi, to akurat nie Mikołaj, szalone rzeczy. Jest taki mega wielki zamek i taka ogromna zjeżdżalnia, także czad, rewelacja. Ojej! Dasz radę, Miki! Super, Miki! Brawo! Tu jest mega ziół! Mamy? No? Tata? Cześć! Tata? Cześć! Ziół zrobiłeś? Jak to bez gofra? Nad morzem. Musi być jeden zaliczony. Chcesz am-am? Okej. Okay. To najpierw ci zrobię tak. Zobaczymy, czy ci będzie smakować z takim owockiem. No. O, jaki dobry. Dobre? Zamieniam się w moją mamę. Moja mama nad morzem zawsze uwielbiała gofry. Wracamy. Trochę się zgubiliśmy i trochę nam zeszło. Mamy godzinę chyba za 10:10. Także wesoło. Muszę odpalić latarkę, bo nie mamy świateł. Jest już tak zmęczony, że o, nawet tutaj ziół zrobił. Okej. Okay. Czołga do domu, do pokoju. Chodź. Ale udało nam się dotrzeć, więc... Nie dojdziesz? No, tak, Zini to jest winda. Mikuś. Mikuś, to jest trochę brudno, chodź. Chodź, brudno jest, tutaj wszyscy bucikami brudnymi stają. Stawaj. Chodź, kotuś. Nie, gdzie jest nasz pokój? Dzień dobry, witamy się już z domu. Słuchajcie, nie nagrywaliśmy nic z trasy, ponieważ byliśmy w pełni skupieni. Zrobiliśmy trasę z nadmorza do domu w jeden dzień. Trwało to dosłownie 11 godzin w sumie, no nie? No bo korki, wszystko i tak dalej, przejazdy przez jakieś tam rzeczy. Tak, jeszcze GPS zrobił nam takie kuku, że tak. Jechaliśmy połowę trasy na znakach, bo prowadził nas jakimiś takimi dziwnymi drogami, że... Więc nie pamiętam, kiedy myśmy jechali na znaki. Też nie. Zazwyczaj właśnie GPS-a. I pytanie do was, czy jedziecie oldschoolowo z mapą po znakach, czy jednak zawsze zdajecie się naprawdę, którą objawia wam GPS? Franko! Po prostu. Najlepsze jest to, że mamy godzinę 11, Mikołaj jeszcze śpi. Wczoraj dotarliśmy dosłownie o tej 11, więc mamy bite 12 godzin. Położyliśmy go spać, nawet się nie kąpał, bo już był taki wykończony, że szok. Poszliśmy spać, myśmy się obudzili godzinę temu, Mikołaj dalej śpi, także jest to absolutny rekord, który mamy. Zaraz jedziemy po psiaki, ponieważ wczoraj już o 11 było za późno, więc odbieramy je dzisiaj. Krzyś wyjął walizki, żebyśmy mogli, żebym ja mogła zrobić pranie, bo jesteśmy totalnie na zero z bielizną i ze wszystkim. Nie, gdzie włożyć psiaki, no, nie? No bo właściwie nie braliśmy ich też z tego względu, że nie było ich gdzie włożyć wczoraj, tak, no, nie? Bo było dokładnie zawalone auto. Dokładnie, także ja lecę do pralni, żeby wrzucić to wszystko. I strasznie ciężka ta kamera.
Ale trzymam dzielnie. Ale już w domku. Już w domku. W ogóle jakie nasze warzywa, co się stało z naszymi warzywami, bo ja cały czas myślałem, że nie pada, wszystko zdechnie. Tak. A się okazało, że jak ich nie dotykaliśmy, tak wywaliły najbardziej i wszystko jest. Generalnie jesteśmy najlepszymi ogrodnikami, gdy nas po prostu w domu nie ma. Co jest troszkę smutne i jednocześnie budujące, ponieważ możemy jechać gdzie chcemy. Najlepsze, zresztą pokażemy wam, bo to co się wydarzyło, tak, tak, to jest szał. Pójdziemy tam i wam pokażemy, no nie? Co tam, jak to tam wszystko urosło od tego czasu, co wam pokazywałem. Tak. Tak, więc jest szaleństwo, są już małe pomidorki. Groszek. Tak. Szał. No i co? Wracamy do życia z nową energią, z nowymi pomysłami, z wieloma pytaniami do was, także zapraszamy was na Instagrama, bo pojawią się na pewno ankiety, żeby też was zapytać o zdanie, jak byście woleli pewne aspekty tutaj widzieć, więc bardzo serdecznie zapraszamy was na nasze Instagramy, żebyście mogli w tej naszej drodze też uczestniczyć tutaj i też się móc wypowiadać, aby stworzyć tutaj demokrację. Tu. No, dobra, idę do prania. Dobra. Na tyle byłam inteligentna, że mniej więcej podzieliłam sobie brudy w walizkach, żeby tylko wkładać je do pralki. Pakowaliśmy się wczoraj z rana, przed samym wyjazdem, także mam nadzieję, że niczego nie zapomnieliśmy. Natomiast jakimś cudem spakowaliśmy się bez problemu, bo zawsze jak się wraca, to jest ciężej, bo te ubrania nie są tak ładnie poukładane, bo coś się dokupiło. Okazało się, że jak jesteście w miejscowości, gdzie nie ma tyle but, straganów, wszystkich rozpraszaczy, kupowaczy i innych produktów, które chcielibyście mieć, chociaż jeszcze o tym nie wiedzieliście, dopóki ich nie zobaczyliście, to tych bagaży jest o wiele mniej. To taki patent na dzieciaki. Ale jeszcze wrócimy na pewno do tematu naszego ośrodka, w którym byliśmy i wam tutaj ośrodka. Hotelu, no ośrodka, jakbym dalej normalnie miała 5 lat. Więc możecie pod tym filmem zadawać pytania i my sobie odpowiemy, wykorzystując wcześniejsze kadry. Na Instagramie też wam co nieco powiedziałam na ten temat. Także co, fajnie, no cieszymy się, że jesteśmy w domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ktoś to musiał powiedzieć dziś. I jesteśmy ciekawi, jakie są wasze wakacyjne plany na ten rok. Bo my jeszcze mamy kilka swoich, natomiast na ten moment wracamy do pracy z podwójną siłą, ponieważ bardzo dużo mamy tematów, które gdzieś tam prowadziliśmy podczas wakacji, ale trzeba je dokończyć już z domu tutaj, więc ahoj przygodo. Ja uważam, że w hotelu powinna być pralnia. Dzień wcześniej dajecie wszystko do prania. I jedziecie takie czyste. I czyste, że tylko wkładacie do półek. To by było najlepsze. Albo żeby mieć chociaż pralkę swoją. Ja jak zobaczyłam, że u nas w pokoju jest zmywarka, to myślałam, że o może pralkę też mam, więc bym puściła, ale niestety pralki nie było. A widziałem tam reklamę na płocie pralni. Tak, też to gdzieś widziałam, ale zastanawiałam się, ile to będzie kosztować też. Tak, czy chce ci się to też tam wszystko owieść? Mikosław. Cześć, Mikołajku. Hejo. O, wylałeś mlemle? O nie, trochę wylałeś. To nic. Wytrzemy, wymienimy. Będzie dobrze. My właśnie odebraliśmy dwóch członków rodziny. Jeden idzie ze mną, a Alita jest w bagażniku, bo tam ma swoje miejsce. Także zaraz już będziemy w komplecie w domku i dzisiaj chillujemy, odpoczywamy i nikt nas z kanapy nie ruszy. Mikołaj, słyszałeś? No, ja nie mam zamiaru dzisiaj schodzić z kanapy. No, nie, dzisiaj. Diu, tak. Nie po to, żeby zrobić sobie kanapkę i sport. Tak, Delenios też. Ewidentnie potrzebuje kanapy po swoich wakacjach, tak Daleniusek? Dojechaliśmy do domu, mamy już psiaki, także Dalia już zadowolona. O, tak. Wyciągamy Alitę. Ja się muszę wytrzepać, bo wow. Cześć Loli. Loli, cię trzeba pomóc wyjść. Hop. Dobry pies. No, pieski pobiegły. No, to już cała familia w komplecie. Idziemy się relaksować, bo nikt nas dzisiaj nie zwlecze. Nie? Z kanapy. A tak by the way, to stoimy pod wiatą, tak?
Udało się w międzyczasie, gdy nas nie było, wiata została skończona. Jeszcze zostało tylko zamontowanie rynien, ale to już z nami tutaj na pokładzie. Efektem finalnym podzielimy się na dniach. Chill. Czas na chill. Chill time. Tak, mówiliśmy. Pokażę wam nasze warzywa, które wystrzeliły. Ja wiem, że za gęsto i wszystko, ale po prostu nie mieliśmy aż tyle miejsca, ile powinniśmy mieć na to wszystko. Natomiast teraz wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, jak wyszczeliły pomidory. Pomidory poszły bardzo mocno, tak samo cebulka. Cebulka też bardzo wyszczeliła. Tutaj mamy pomidorki koktajlowe. Jak zobaczycie, one już tutaj ładnie się pojawiają. Teraz, o, teraz będzie widać. Nie widać, widać, widać. Mamy tu już dużo pomidorków koktajlowych, tutaj mamy dużo kwiatuszków. Bardzo nam tutaj latają pszczoły, także one się same zapylają, nie ma z tym najmniejszego problemu. Kolejne pomidorki, także ich będzie naprawdę dużo. To są akurat kupne, nie sadziliśmy ich od początku, jakby od ziarenka, tylko kupiliśmy już gotowe sadzonki, ale wyszły bardzo fajnie. Tutaj mamy zwykłe pomidory, one są mega za gęsto. Ale też kwiatuszki już mają. Już tutaj wszystko nam się pomału tworzy. Poodrywałem tutaj wszystkie te takie niepotrzebne liście z dołu. Także to jest pobrywane. Tak samo wszystkie takie jakieś rzeczy typu te wilki, tak to się chyba nazywa, też są poobrywane. I bardzo fajnie się sprawdziły. Nas nie było około chyba półtora tygodnia. To w tym momencie nie padało ani trochę, więc cieszę się bardzo, że to wszystko przeżyło. Tutaj nasza cebula. Cebulka bardzo ładnie idzie. Co jakiś czas odrywamy tutaj po takim jednym kawałeczku, żeby sobie do zupy dać czy coś takiego. To jest super. Tutaj jeszcze przed wyjazdem zasialiśmy dodatkową rzodkiewkę. Papryki nam słabo wyszły. Mi się wydaje, że po prostu zostały przygniecione przez ilość pomidorów, więc tam tutaj mamy paprykę, ale na papryce widzę, że coś tam łazi. Na papryce mamy sporo mrówek. Nie wiem, dlaczego one tak lubią paprykę, natomiast chodzą po niej bardzo mocno. To jest najlepsze. Mamy tutaj kapustę, która była po prostu wyrzucona, bo to jest jakby końcówka z kapusty, która była tutaj wrzucona pod spód tej całej ziemi, jakby z kompostownika. I w tym momencie ona sama wykiełkowała i zobaczcie, jaka jest duża i ładna. Tutaj fasolka szparagowa też bardzo fajnie wzeszła. Mamy tutaj już jakieś początki fasolki. Gęściutko, super, bardzo tego dużo. Kolejna rzodkiewka, bo tak jak mówiłem, wszystko wysialiśmy przed wyjazdem. Tutaj ta była troszeczkę wcześniej. Ona już jest do zbierania, jak widzicie, już tutaj jest dosyć duża. Tam też, tutaj w tym miejscu, o, ta jest bardzo duża, więc może ją wyciągniemy od razu, zobaczymy, jak ona wygląda. Takiej wielkości mamy rzodkiewki. Także super, możemy zacząć już je pomału zbierać i jeść. Tutaj mamy marchewkę. Marchewka jeszcze ma dopiero tylko liście. Jako jakby marchewki to jeszcze tam za bardzo nie ma. O, tutaj mogę troszeczkę odgrzebać, to wam pokażę, jak ona na razie wygląda. Na razie wygląda w taki sposób. Strasznie dużo mamy tutaj mrówek. W tym miejscu był szpinak. Natomiast on już poszedł w kwiat, więc całego go zebraliśmy i po prostu zamroziliśmy. Następnie nasze brukselki też pięknie się podniosły. Zobaczycie, jeszcze nie ma jakby samych brukselek, na razie mamy tylko same liście, ale czekamy spokojnie, urosły bardzo dużo. Tutaj koperek i tutaj natka pietruszki też wyszła super, bardzo jest wysoka i mega zielona. Nasze kapustki. Kapustkę jedną zebraliśmy, bo po prostu potrzebowaliśmy do zjedzenia. Tutaj te jeszcze są. One są już bardzo duże. Jak zobaczycie na moją rękę, na tą kapustę, to ona naprawdę jest olbrzymia. Natomiast jeszcze ją zostawiliśmy. Ona nie jest jeszcze jakby gorzka, bo wiem, że gdy jest za długo, to ona robi się gorzka. Ta jeszcze jest w porządku. I też zasialiśmy nowe kapusty, bo gdy zbieraliśmy tutaj z tych miejsc, od razu były siane nowe kapusty tutaj, w tych miejscach. Czosnek. No, czosnek nam idzie bardzo pomalutku, ale będzie dobrze. On musi mieć czas, aby sobie urosnąć. No i nasz groszek, który uwielbia Mikołaj, bo już zrywaliśmy parę. Groszek wyszedł ekstra. Jest ich bardzo dużo. Co prawda dopiero rosną, ale
naprawdę będzie tego mnóstwo, mnóstwo groszku. Niektóre tutaj już są na tyle duże, że można je zebrać. Na przykład ten by można było zebrać, czy ten, bo już widzę, że już są tak dosyć mocno zawiązane. Zaraz jakiś wybierzemy i otworzymy. Żeby tego otworzymy, tego malutkiego. Mam brudne palce, bo teraz tutaj w ziemi grzebałem, wyciągałem tą rzodkiewkę. Teraz otworzymy go, może mi się uda jedną ręką, żeby wam pokazać, jak to wygląda w środku. Mamy taki mamy już groszek. On już się nadaje do jedzenia. Jest pyszny, słodziutki. O wiele lepszy niż z puszki. Jest naprawdę super i Mikołaj go naprawdę uwielbia. Jak dostaje takie, to od razu calutki zjada. Tutaj jeszcze przed wyjazdem ustawiłem Mausera z tego względu, że stał nam po prostu nieużywany. A tyle jak nie było, jakby nie było, jest 1000 litrów wody. Tą wodę przelewam sobie z tego zbiornika, co mamy tutaj zakopanego na dole. Tu jest 2,5 tysiąca litrów. On jest tutaj pełniusieńki, jak widać, bo tutaj ta skala pokazuje po prostu jakby wysokość wody i to jest już jego maks. I po prostu z tego zbiornika przelewam sobie do tego zbiornika. W tym momencie mamy już 3,5 tysiąca litrów i tutaj mogę z tego korzystać, bądź po prostu bezpośrednio też z tego podziemnego dzięki pompce, która jest tam zamontowana. Następnie nasze borówy. Oj, borówy w tym roku to nam wyszły bardzo, bardzo dobrze. A może dlatego, że podsypałem je właśnie granulatem z obornika. Ja wiem, że to nie jest to pH, które powinno być i inne rzeczy, ale efekt jest niesamowity. Zobaczcie, ile mamy borówek. To jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze tyle ani w żadnym roku nie mieliśmy. Gdzie się nie obrócę, tam pełno borówek, które rosną. Tu jeszcze jest bardzo dużo takich malutkich, bo są bardziej w cieniu. Natomiast te, które są na słońcu, to jak sami zobaczycie, są olbrzymie i jest ich strasznie dużo. Borówka na borówce. W tym roku nie przecinałem jakoś mocno tych borówek. Zostawiłem je takie, żeby trochę urosły, bo 2 lata temu je mocno przyciąłem, teraz je zostawiłem i jak widzę, był to dobry zabieg z tego względu, że borówek jest tutaj zatrzęsienie. Każdy krzaczek jest po prostu cały zasiany borówkami. Nawet te mniejsze, nawet ta tutaj samosiejka, która tutaj wystrzeliła nam, jakby z tego krzaka wystrzeliła i też ma pełno borówek, także jest po prostu genialnie, jeśli chodzi o to, idealnie. No i tutaj nasze maliny. Maliny były ścinane całkowicie do zera. W zeszłym roku na zimę zostawiliśmy może jakieś 5 cm od ziemi. Teraz one są już wysokie. Co prawda jeszcze jakby malin żadnych nie widać. Natomiast krzaki wybiły bardzo ładnie. O, tutaj coś widzę. Jakaś pojedyncza malinka tutaj będzie. Zobaczymy, ile uda nam się ich w tym roku zrobić. Z tego względu, że one też były podsypane tym samym kompostownikiem. No i nasz ogród, po którym jeździł robot. Robot był wyłączony na czas, gdy nas nie było, bo on czasami gdzieś tam się zablokuje i później to nie ma sensu, żeby po nim deszcz padał. Natomiast po właśnie takim zostawieniu robota trzeba sobie czasami później poradzić z taką wyższą trawą, jak tutaj mamy. Robot nie zawsze chce wjeżdżać na tak wysoką trawę i nigdzie na ogrodzie mamy właśnie takie kępki trawy, z którą nie mógł sobie poradzić. Jeszcze go puszczę parę razy i zobaczymy. Te, które nie będzie dał rady sobie ściąć, to już mu pomogę. Natomiast większość ogrodu jest obcięta. No i to wszystko w tym odcinku. Widzimy się już w następnym, więc wyczekujcie i do zobaczenia.